Zespół Białych Koszar obejmował 16 budynków, w tym ten. Do 2001 roku obiekt pełnił funkcję garaży. Obecnie po gruntownej modernizacji ma służyć organizacjom pozarządowym. Budynek został uroczyście oddany do użytku wraz z końcem września. Na ponad 2000 m2 powierzchni będzie funkcjonować 50 stowarzyszeń. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozyskane pieniądze z Unii Europejskiej na realizację projektu mającego na celu właśnie rewitalizację budynku powojskowego na nowoczesne centrum użyteczności publicznej. To innowacyjne przedsięwzięcie w skali województwa, a nawet kraju na rzecz trzeciego sektora. W ramach inwestycji powstały również sale konferencyjne, pracownie i pomieszczenia wystawiennicze. Ponadto zagospodarowano teren przed obiektem na 66 miejsc parkingowych. Obszerniejszą relację z otwarcia Centrum Użyteczności Publicznej wyemitujemy wkrótce. Zapraszamy do oglądania.